Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dzień dobry, witam się pięknie. Mamy karnawał, a to czas spotkań towarzyskich roztomańtego kalibru. Bez trud dzisiaj będziemy rychtować fajne przekąski. One będą na bazie ciasta francuskiego i tu muszę posuć głowa popiołem, przyznać się bezbicio, że będzie to gotowe ciasto francuskie. Jakbyśmy chcieli robić, oj, dużo czasu by nam zeszło, bo może kiedyś wam pokorzę, ale żeby powstało takie ciasto francuskie, to potrzebujemy przynajmniej pół dnia, bo trzeba to wałkować, przekładać, dwie sorty ciasta i dużo z tym zachodu, a my chcemy zrobić przekąski smaczne, dobre, kolorowe, no i żebyśmy mogli miło spędzić czas. Zaczynamy od dwóch standardowych przekąsek. Jedna będzie ze szpinakiem i fetą, a druga będzie z pieczarkami. Wiadomo, że pieczarki lubią towarzystwo czego? Cebulę. Mam tu jedna cebula. Ta cebula oczywiście muszę posiekać na drobno kostka. Jako, że ciasto francuskie jest delikatne, ta pieczarka musi być bardzo dobrze odparowana. Nie zapominajcie o tym. Jak ją słabo odparujecie, może ciasto podejść tą wodą z pieczarek i będzie po prostu najzwyczajniej w świecie zakalcowate. A będziemy robić takie ślimoczki, więc będą fajne, smaczne, pod warunkiem, że będą dobrze doprawione. Koniecznie słuchajcie, jak pieczarka, jak cebula, to musi być masło. U Remigiusza zawsze masło. I teraz trzeba to zeszklić na złoty kolor. A w międzyczasie mogę sobie poczyć pieczarki na oczku jarzynowym, czyli tym grubym. Tych pieczarek mam jakieś 30 deko. To tak na jeden arkusz ciasta francuskiego spokojnie styknie, jedna cebula. Tego masła też tam nie za dużo. I cebulka jest idealnie zeszklona i to jest czas na to, żeby już dać te pieczarki. Proponuję troszkę osolić te pieczarki, wtedy one prędzej puszczają, a korzeniu domy troszkę nie skorzy. I czekamy, aż popuszczą. W międzyczasie, słuchajcie, jak pieczarki będą odparowywać, zrobimy sobie szpinak. Co lubi szpinak? Masło. Masło i czosnek. Masło wędruje na patelnia. I słuchajcie, jak idzie o szpinak, fajnie, żeby ten szpinak był rozdrobniony, mrożony. Nie proponuję szpinaku z pełnym liściem, bo te liście potem przy porcjowaniu mogą się ciągnąć, więc rozdrobniony jest idealny. I on teraz musi nam też odparować, ale w międzyczasie przyrychtuję sobie czosnek. I wcale go nie dowo mało, 2, 4, 6, 8 ząbków, tak konkretnie, żeby to było bardzo, bardzo aromatyczne. A że czosnek w zimie jest nam bardzo potrzebny, to nie będziemy go żałować. I teraz dam trochę soli. I bardzo dokładnie będziemy go rozcierać. Pamiętajcie, że do naszych przekąsek z ciasta francuskiego farsze muszą być bardzo dobrze doprawione, bo ciasto samo w sobie nie jest jakoś przyprawiane. Bez tego, żeby to dobrze smakowało, to filong musi być bardzo dosmaczony, dobrze zeszykowany, jak ja tego dam. U rączki czosnku i cebulę nigdy za dużo. To są dwa warzywa, które w zimie w naszej diecie się pojawić muszą, bo przecież cebula to siarka, która odpowiada za nasza odporność, naturalny antybiotyk, no a czosnek reguluje ciśnienie, cholesterol, no i dowodną też odporność. No i teraz czosnek z solą do szpinaku. I tak to długo musimy trzymać, aż też ta cała zbędna woda odparuje, a zostanie nam
no dobry smak, kolor. Szpinak oczywiście ma piękny kolor, ale trochę jeszcze wody tu jest, stąd też musimy poczekać, aż to odparuje i mogę już też teraz i do pieczarek, i do szpinaku dać troszkę korzenio. Fajnie, żeby było takie grubsze, nie takie drobne. O, żeby było i wonące, i widoczne. Idealnie. Pieczarki lada chwila będą. Już praktycznie tu nie ma wody, ale jeszcze chwila podtrzymiemy. Spróbujemy, czy dość soli. Spokojnie mogę jeszcze dać. Już prawie zero wody. I to jest dobra oznaka. Tak przyrychtowane pieczarki przekładam do szklanej misy. Czemu do szklanej? Bo w szkle prędzej mi to wychłodnie. I jak mi to przechłodnie, dom tu z 10 deko czy tej mozzarelle. Szpinak gotowy, możemy go ściągać. I zaś ta sama historia do szklanej misy, żeby przechłodnył. A w międzyczasie nie będę bezrobotny i już będziemy sobie formować te nasze przekąski z pieczarkami. Pamiętajcie, żeby było zimne. I do naszych pieczarek teraz idzie tarto mozzarella. Jakieś 10 deko. Trzeba to wyfyrlać. Ściągnę sobie to, żeby mi to nie przeszkadzało. No i teraz prosto historia. Po prostu wykładamy na środek te pieczarki z tą mozzarellą. O, za daleko mi to poszło. Pamiętajcie, żeby te końcówki zostawić. To nie musi być bardzo grubo. Ważna sprawa, jajko. Smarujemy końcówki. Tak to troszkę trzeba rozfyrlać. Smarujemy jedna strona. Wtedy będzie się nam to trzymać. I druga strona. No i teraz najzwyczajniej w świecie po prostu zrobimy takiego ślimoka. Mamy to. Te końcówki se tu idzie tak troszkę pościsnąć, żeby nam się tu nic nie wydziało. No i teraz najzwyczajniej w świecie smarujemy zaś jajkiem. I bardzo obficie posypujemy czarnuszką. Kieronieno jest dobre na odporność. Przede wszystkim jest bardzo smaczno. I teraz bierzemy nóż i tniemy takie kąszczki, które układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. O. Te kąszki tak mają 1,5 cm. A ta końcówka będzie do remigiusza. Tak zwany apfel. Mamy pół blachy. Spokojnie, zaraz zapełnimy. I druga moja wersja będzie też bardzo, bardzo prosto. Rozkładamy ciasto. Teraz będzie ze szpinakiem. I słuchajcie, bierzemy ten szpinak i robimy z niego taki kubki. Tak co jakiś kąszczek. Te odległości pomiędzy kubkami to jakieś 3 cm. 4 to by było za dużo. Zmieści się. Troszkę pociągnę. No już się chyba nie do pociągnąć, to potem końcówka dorobimy. I teraz feta kryjemy na kosteczki. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, to mamy 21. I ta kostka wsadzamy do środka. Tak ją troszkę zagłębiamy. Fajnie, żeby ta feta nie była taka miękko, żeby była twardsza.
Ja taką właśnie mam. I jeszcze jedna kostka. No i teraz zaś standardowo smarujemy brzegi jajkiem. To znaczy brzegi. Ja wam powiem, o co chodzi. Całe te ranty trzeba jajkiem posmarować i pomiędzy tymi kubkami, bo zaraz będzie klejono drugą warstwę ciasta. I jademy teraz tak. Pomiędzy. Jajko ma to do tego, że bardzo dobrze klei i nie wiem, czy wiecie, ale w średniowieczu nie jedna kaplica, nie jeden kościół był klejony właśnie na jajkach. Choćby na Zamku Piastowskim w Raciborzu do dzisiaj kaplica stoi, ma się dobrze. No i teraz musimy odwinąć kolejny arkusz i musimy to eno przykryć sprytnie, tak żeby było idealnie. O, przykrywamy, boki przyciskamy. No i teraz idzie to zrobić właśnie tak palcami. Albo jak macie jakąś formę, to możecie nawet tą formą to poprzyciskać. No i przecinamy. I teraz tak jak idą te zgrubienia, tak to mamy. Żeby zicher było zicher i żeby nam się tu nic nie wydziewało, to idzie jeszcze końcówki zrobić właśnie tak, poprzyciskać. Wiadomo, że to tak idealnie może nie będzie. I końcówka potem nacinamy. I takiego pierożka pierwszego mamy. Zaraz będzie drugi, trochę mam tu mało placu, to może wam pokorzę. Ten jest troszkę lepszy. O, bierzemy go na wokanda. Przyciskamy boki. Smarujemy jajkiem. I możemy zrobić takie delikatne nacięcie, tamka jest feta, czy jakiś znaczek, krzyżyk, nacięcie, jak wam się tam podoba. Tego jeszcze też muszę posmarować. Ciasto francuskie lubi bardzo wysoką temperaturę, 220-230, to jest optymalna temperatura do wypiekania ciasta francuskiego na złoty kolor. Powiem szczerze, wyszło to bardzo, bardzo fajnie, te ze szpinakiem są takie fikuśne, Kaś ten szpinak tam gro, tu czarnuszka po wierchu, myślę, że zaczyna od tego z pieczarkami, o właśnie tu, będzie chrupani, ja sobie teraz pochrupię, a potem chętą się dali roboty, bo jeszcze będą trzy smaki. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zje. Kto z nas kiedyś chociaż raz w życiu nie jadł ciasta francuskiego z oplerką w środku, czyli z parówką? Na pewno każdy. Każde danie, nawet najprostsze, idzie troszkę udziwnić i wtedy wygląda jak milion dolarów. Bierzemy ciasto francuskie, najzwyklejsze w świecie, które idzie kupić w każdym markecie. Rozkładamy, słuchajcie. I teraz tak. Bierzemy ta parówa. Będą trzy. No, będzie ciężko. Dwie. Zrobimy tak. Robimy sobie taką przymiarka. I tniemy takie poski. I ja wiem, 20 na 17. Mniej więcej takiej długości. To sobie na razie zostawia. No i teraz co musimy zrobić? Smarujemy końcówki jajkiem. Musimy to po prostu skleić jedno do drugiego. O, tak. Teraz bierzemy zrolowano taką parówę. Bierzemy dwie takie słomki albo jakieś patyczki i robimy cięcie. Raz, dwa, trzy. Wiele zrobicie, to zrobicie. Chodzi o to, że te patyczki spowodują, że te kółeczko nam się
nie do końca. No, miało być piękne kółeczko, a wyszła mi podkowa. Zaraz to dopracujemy. Chodzi o to, kochani, że jak dowocie te patyczki, to te kółeczko do końca się nie jest przecięte. I teraz to eno układamy na tym, no to jademy dalej. Zrolujemy to. Tak, pyk, momę. Patyki, momę, momę. Teraz to musimy wygiąć. No i miało być kółeczko. Będzie, zrobimy tak, żeby ładnie. I ostatni. No i teraz słuchajcie, standardowo. Żeby to się pięknie błyszczało, smarujemy rozbełtanym jajcem. Ciasto francuskie potrzebuje takiego mazidła, wtedy może być to same białko, może być całe jajko. Wtedy pięknie jest takie złociste po wypieczeniu. A przy okazji to, co tu zaraz sypnę, będzie się po prostu trzymało. I żeby nasze danie troszkę smakowało, wiecie, no tak inaczej. Teraz to posypię ziołami prowansalskimi. I nie za dużo. Tartej mozzarelle, tak po wierchu. Ciasto porośnie, także spokojnie. No i standardowo, słuchajcie, 220 stopni. Idziemy z tym do piekarnika, jakieś 15 minut. A my teraz zrobimy czwartą opcję. Standardowo rozkładamy ciasto francuskie. Jakie to wszystko jest banalne i proste, nie? Jak się ma gotowe ciasto? Powiecie, Ameryka rączka nam tu odkrył. I teraz co? Będą to ślimoczki z szynką szwarcwaldzką, z mozzarellą i coś tam jeszcze domy, żeby było zaś troszkę inaczej. No i przedsmarujemy te nasze ciasto dobrej jakości ketchupem. Myślę, że styknie, żeby nie było za grubo. Pamiętajcie, że tak smarujecie, żeby końcówki zostawić na posmarowanie jajkiem. Styknie. To wszystko sujemy oregano suszone. No tak trochę jakbyśmy pizzę robili, nie? Teraz moja ulubiona szynka szwarcwaldzko. Możecie dać zwykłą szynkę, ale ona do tego nadawała się idealnie. I tak miejsce kole miejsca, zakładamy. Cała ta powierzchnia trzeba przykryć. O, tej szynki szwarcwaldzkiej mam 20 deko, bo je lubię na bogato. I jeszcze jeden plaster. Tak. To wszystko teraz dość obficie sypia mozzarellą. To może być też inny syr, może być jakoś gouda, może być dobrej jakości cheddar. Tak to mniej więcej wyrówną. No i standardowo trzeba teraz brzegi posmarować jajkiem, żeby nam się to wszystko dobrze kleiło. I zawijamy. Teraz słuchajcie, krejemy w takie ślimoczki. To jest gnauta, ten pierwszy. One nie muszą być bardzo grube. Mogą być około 1 cm. I tym razem układamy to właśnie tak, żeby zrobiły się z tego takie piękne różyczki. No i oczywiście jak ktoś lubi, to te boki, jakby chciał mieć jeszcze boki też piękne, błyszczące, to też jeszcze idzie przesmarować. I praktycznie z jednego produktu, jakim jest ciasto francuskie, idzie wyczarowywać roztomańte przekąski. Mamy to tak samo 220 stopni i wypiekamy na złoty kolor. No i tak właśnie wyglądają moje kolejne propozycje. Te ringi, nie wiem jak to nazwać, obwarzanki Remigiusza z oplerką, nie wiem. W każdym razie fajnie wyglądają, dobrze się prezentują i też tak smakują.
No a ślimoczki z szynką szwarcwaldzką, klasyka gatunku, ale ona się zawsze sprawdza. No to co, chrupiemy. Pamiętajcie, żeby parówka mieć dobrej jakości, minimum 93% mięsa. Bo te takie tanie, einfachowe, one zawsze spuchną i może wam to po prostu nie wyjść. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Było 4 razy na słono, to przyszedł czas na to, żeby zrobić coś na słodko. Będą to karnawałowe róże, ale nie takie, wiecie, jak się kiedyś robiło z innego ciasta. Będzie też to ciasto francuskie i jabłka. Te jabłka, słuchajcie, teraz pokryję razem ze skórą, ale jeszcze woda, niż mi tu zawrę, wciepnę już 4 goździki, troszkę skórzycy, czyli cynamonu, żeby to wszystko naciągło aromaty i smakiem, a jabłko lubi właśnie towarzystwo cynamonu, goździka. I zaraz to będziemy ciepać do wrawej wody na jakąś minutkę, żeby to powrało. I co mi to do? Do mi to to, słuchajcie, że to jabłko jak się tu poważi, chwila, to one będzie takie plastyczne. Będzie się po prostu poddawało, nie będzie sztywne. I jabłka teraz wciepujemy do wody na jakąś minutę, żeby zmiękły i nabrały tego ciekawego aromatu. I słuchajcie, jabłka wyciągamy, bo one nie mogą być za długo, żeby nie były za miękkie. Na ręcznik papierowy, żeby osuszyć. A przy okazji ta woda idzie wypić, bo jest bardzo smaczno. Z cynamonem, z goździkiem. Na zimowo pora idealno. Tak. Jabłka mamy przyrychtowane. Mam tu też dżem morelowy, może być z brzoskwiń. I teraz, słuchajcie, bierzemy ciasto. I nie będę całego rozwijać. No, kryjemy na takie płoski, ja wiem, wiele to ma centymetru 6. I robimy coś takiego. Bierzemy dżem, smarujemy nie za grubo, nie musi być bardzo grubo. Tela go styknie. No i teraz będziemy układać te jabłka i zakładamy jedne o drugi. No. Tak do końca mniej więcej tego ciasta i warstwy ciasta. Teraz zrobimy takie zawinięcie i musimy to wszystko zrolować. I tak przyrychtowane wsadzamy do papilotka, czy tam do formy jak mocie i układamy na blaszce. No i teraz, żeby to dobrze woniało, proponuję posuć cukrem z prawdziwą wanilią po wierchu. Troszkę cynamonu jeszcze też. No i tu już jajkiem nie marzymy, bo jajko jakoś do jabłka mi nie pasuje. Tak samo 15 minut i będzie ciasto gotowe. I będzie bardzo dobrze woniać. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. A tak, kochani, wyglądają moje karnawałowe róże z jabłkiem i z dżemem z moreli. Pięknie wyglądają, zaro pokosztuję, a popróbuję na razie swe zgorkie. To były dzisiaj moje propozycje do was. Myślę, że skorzystacie łatwo, prosto, banalnie, a może być fajnie. Popróbujcie, pokosztujcie, a jak będziecie zadowoleni, to bądźcie ze mną już za tydzień. Trzymajcie się persk. Tak się szkubna z wierchu, bo to jeszcze gorki fes. Pycha. Pychota. Jabłuszko przepyszne. Rączka gotuje.